Zaczynamy. Stridziu zaczyna executionerem, czyli katem albo pyramid headem. Zespawił się na środku mapy. Korapta ma całkiem w porządku. Jeśli sobie zobaczymy, to ten frigant tam jest całkiem ok. Jeśli uda się zrzucić paletę przy koparce, to będzie miał tam bardzo skuteczną deadzone. I widziałem tutaj, przebiegał już jedna osoba i Mika tutaj sprytnie to rozegrał, bo od razu, bez zastanowienia, poszedł pre-drop, więc nie będzie mógł tutaj jakoś za bardzo mindgamować tej palety, ale ostatecznie okazało się, że i tak dostał tego hita i na dodatek jeszcze wszedł w tormenty, co jest bardzo groźne. Pamiętajmy, że Pyramid Head jest tutaj idealny do tego. Niesamowite pre-dropy i poszedł tutaj w for the people. Także ciekawe, czy to jest znowu tego samego rodzaju pułapka, co ostatnio, żeśmy wiedzieli, gdzie to jedna z osób, która ma lepszy build do chase'owania. Tak, jest właśnie ta sytuacja, ale pytanie, czy Stridziu uda się złapać go w tą pułapkę, czy zdecyduje się zignorować Ace'a, bo Ace chce być goniony, dlatego tutaj jest zastosowany for the people. No i okazało się, że kręcił się tutaj pod nogi Pyramid Head'a, chyba specjalnie to zrobił. Mamy tutaj starą punktację, zapomniałem ustawić, także przepraszam najmocniej, zaraz to zmienimy. No i wkręcił się tutaj ten pościg. Okazuje się, że Stridziu jednak nie odpuści temu Ace'owi, będzie chciał go złapać. Co nie wiem, czy to jest najlepszym rozwiązaniem, bo jak pamiętamy to ładnie go złapał tutaj, naprawdę, bo nie wykorzystał Ace Deadharda, chyba że zrobił go wcześniej i nie zwróciłem uwagi. W każdym razie udało się tutaj update'ujemy score, mamy dwa punkty dla Fiorunu za zrobienie gena i 3 punkty za Ace'a. Bardzo tutaj fortunnie wyszło dla Stridzia, że udało się powiesić w piwnicy, bo to jest dobre miejsce oczywiście dla każdego killera, ale tym bardziej na tej mapie, gdzie mamy piwnicę w centrum. Uwagi, nieważne gdzie by się udał Pyramid Head, zawsze będzie miał w zasięgu ręki tą piwnicę. Także jest to całkiem spoko deal. No i tak jak wspominałem, dobrze, że się stało, że udało się SK'a złapać zanim wykorzystał swoje perki. Ale następnym razem, jak zostanie ściągnięty, to oczywiście będzie się to wiązało z tym, że jest tutaj wykorzystywany off the record i decisive strike. Więc jeśli zdecyduje się tutaj tunelować Stridziu, to będzie miał troszkę problem. Spróbuję, bardzo ładnie trafił. Czeka chyba Stridziu, aż wejdzie na torrenty. I będzie zmuszony wejść na torrenty. Nie chce oddać tutaj SK tych torrentów, żeby nie zostać wysłany do klatki. I spodziewa się jak najbardziej Stridziu DS-a, dlatego nie podnosi. Zostawił go na ziemi. No i jest to jakaś forma slowdownu, bo wiesz, że teraz ten Ace jest troszkę bezużyteczny, nie może nic wykorzystać, leżąc na ziemi, nie może naprawiać genów, nie może healować. I znalazł. Bardzo szybko się udało znaleźć tapa. Czy będzie trafienie? Będzie baitował tutaj M2, nie wykonał ataku z M2 i za to pociągnął to M1. No i bardzo szybko się udało powalić. Zauważmy, Lucky jest pod wpływem Torrenta i nie został on wysłany do klatki. Co wiąże się z tym, że prawdopodobnie Stridziu będzie chciał. Został już tutaj podniesiony Ace. Stridziu będzie prawdopodobnie chciał wykorzystać fakt, że może trafić takiego tapa. Bardzo ładnie tutaj zagrał Stridziu. Zdecydowanie, bez wątpliwości, nie zawahał się nawet na sekundę i od razu puścił M2. Wydaje mi się, że Ace spodziewał się baita tego M2. No, niesamowite refleksy i bardzo ładnie zmindgamowane ze strony Ace'a. Gratulujemy tutaj zagrania. I w tym czasie oczywiście Lucky widzimy status broken, co oznacza, że wykorzystał Deliverance'a, ale już tutaj jest pod nosem. Widzimy krew na ziemi. Była, to znaczy, że gdzieś w okolicy jest i są skraczmarki. Ulotnił się już, ewakuował się tap. Prawdopodobnie jest tutaj ranny, tak. I pytanie, co zrobi Stridziu, czy będzie chciał go odsyłać do klatki, czy będzie chciał go wyszedć na haku. W grze tutaj widzimy, są wykorzystane dwa perki do slowdownu, takiego przy kopaniu generatorów, czyli Call of Brain i Eruption, ale nie umiem znaleźć tutaj, zlokalizować nikogo, kto prawdopodobnie robi kiedyś ten gen. Jest całkiem spora presja tutaj zrobiona przez Stridzia ze względu na to, że udało się wykorzystać fakt, iż dwie osoby były prawie, że ładny strzał w ciemno troszkę,
No, udało się przez ścianę trafić. Naprawdę tutaj trzeba pogratulować widzowi przygotowania Pyramid Headem. Wchodzą mu te strzały jak masło. No i będzie się skupiał chyba na SK-u, mam wrażenie, bo jeśli go trafi teraz, to jest tutaj na pewno eliminacja. Nie sądzę, chociaż tu będzie jeszcze Error of the Record. Oczywiście będzie Off the Record, wyczeka tego Off the Record. Znaczy nie wyczekał Death Harda, ale SK zdaje sobie z tego sprawę, że nie musi używać Death Harda, bo jeśli ma Off the Record. Trochę zawahał się, stwierdził, ale zdecydował się, że teraz przerzuci się na Mikę. Ten to jeszcze nie wisiał. Bardzo, bardzo optymistyczny strzał. Niestety nie wyszło. Brakło chyba troszkę zasięgu. Używane są dwa addony do zasięgu. Zakupił sobie pięknie, zrobił tutaj stwierdził, znowu wyczekał i wycelował idealnie. Znowu nie wyszła do klatki, zobaczmy. Próbuje wieszać, bo jest potencjał do wytunelowania osoby. W momencie, kiedy zostanie nasięgnięta słuka, to może automatycznie wysłać. Chociaż powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nikt innej DS-a nie ma, więc tutaj ani Off the Record, ani DS-a nie będzie, jeśli ktoś zostanie wysłany z klatki. Nie wiem, czy nieskutecznie byłoby wysłać do klatki, ale z drugiej strony musimy się liczyć z tym, że klatka odsyła na drugi koniec mapy, dlatego też dość kosztowne to jest, jeśli chodzi o kontrolowanie tego haka. Ale popatrzymy, jednak Pyramid Head nie pilnuje tego haka, więc kto wie, czy nie lepiej było po prostu wysłać do klatki, zaszczędziłby troszkę czasu. Ale już tu zaaplikował Eruption, Call of Brian'a będzie regresował dalej geny. No i patroluje teraz tutaj Pyramid Head, między generatorami chodzi. W tym momencie chyba nam się za plecami zaświecił Call of Brian, co oznacza, że czy będzie próbował strzelać w ciemno? Próbował strzelać w ciemno, niestety tutaj niestety Adam bardzo ładnie unika i przewiduje. Nie da się tak łatwo złapać, ale wbieg na paletę, znaczy na tormenty, ma paletę. Bardzo zdecydowanie, bez zawahania, od razu strzela, próbuje wyprzedzić myślami tutaj, tego Adama. I chyba nie ucieknie już Adam. W tym momencie wywali się ten corner, comp corner, za bardzo mu nie pomoże, z tego, że jest stormentowany i pewnie zostanie wysłany, nie został wysłany do klatki. Ciekawe, dlaczego nie decyduje się Stydziu wysłać Survivor do klatki. Swoją drogą zagapiliśmy się z punktami, mamy już 11-13 punktów dla misiaków. Zobaczmy, jak stoją geny. Jeden gen tylko jest zrobiony, a mamy 5 haków. I chyba właśnie została znaleziona osoba, która robiła gena. To znaczy, że jest szansa, że ten gen zostanie cały zregresowany, używając właśnie Eruption i Call of Brian'a. Teraz pytanie, czy spodziewa się, że ktoś tutaj jest w okolicy, czy jednak znalazł w rogu mapy, oj, jest to niebezpieczne miejsce się tutaj znaleźć, bo tu nie ma najmniejszego miejsca, żeby się ukryć. I został znaleziony harnaś, który jeszcze nie wisiał ani razu. Może dlatego Stydziu zdecydował się, iż nie będzie go gonił, bo może skutecznie będzie zostawić i spróbować skontrolować geny. Chociaż z drugiej strony to są 3 punkty, które mógłby zdobyć, ale woli tutaj kontrolować geny, bo zobaczmy, ten gen jest prawie skończony. Prawdopodobnie teraz przypilnuje te 2 genów, a w międzyczasie Harnaś sam się wyleczył, SK tutaj czai się, żeby dotapnąć tego gena. Tymczasem Mika odbudowuje sobie z Build to Last toolboxa, żeby móc szybciej robić generator. Coś mi się czuje, że widział tam kątem oka, biegał za ścianę Survivor, tylko czy będzie chciał go gonić tą osobę? Teraz było też widać tormenty. Nie wiem, czy nie lepiej by było pozbyć się w końcu tej palety. Został tutaj wyczekany Sprint Burst. Są 2 palety, które będą problematyczne troszkę dla Stydzia. Tymczasem generator został już właśnie skończony. Nie jestem pewny, czy Harnaś... Nie, we dwójkę skończyli tutaj generator. Także ten generator, który był w rogu mapy, w tym dead zone, nie jest przez nikogo robiony i teraz będzie fejkował. Pięknie. I teraz w tym momencie podejrzewam, że będzie klatka. Znowu nie ma klatki i nie ma też głowy na piramidzie z jakiegoś powodu, ale znowu klatki nie ma. Nie wiem, czy dlaczego Stydziu nie chce wysłać do klatki, tym bardziej, że w tym momencie jakby podesłał na drugą stronę, to w tamtym miejscu, gdzie widzimy dwóch serwerów, prawdopodobnie tam by się pojawił tap i to by umożliwiło automatycznie pociągnięcie w dead zone tapa i prawdopodobnie nawet i wyeliminowanie go. Wydaje mi się, że to by była chyba lepsza decyzja, aby pociągnąć tą klatkę jednak. No nie wiem czemu nie chcę korzystać ze swojej mocy killera Stydziu. Tym bardziej, że ona by przyspieszyła dość ten proces wieszania i patrolowania genu. Wydaje mi się, że tutaj będzie chyba live wykorzystany. Nie, po prostu gramy wokół Zivola.
Jest stormentowany teraz Harnaś. Dużo czasu traci na gonienie survivorów, ale ci oczywiście grają jak najbezpieczniej. Chyba Lucky Break tutaj w grę wchodzi. Dokładnie, znowu wyzonowany z M2 i raczej zdąży. Nie, nie zdążył. I został zasuwany Eruption, więc zablokowali Gena i nie mogą go robić. Tymczasem zdecydowali się już piorun Zeusa kręcić inny generator. Odpuścili ten generator, który był w dead zone. Chyba zdają sobie sprawę z tego, że znowu do klatki nie został wysłany Harnaś. Nie rozumiem, dlaczego tak bardzo oszczędza tą klatkę. Tym bardziej, że nie wiesza przecież survivorów stridził koło generatorów, więc nawet nie planuje pilnować tych haków, zostawia je same sobie. No wypadałoby wreszcie kogoś wyeliminować. Jest oczywiście, są oczywiście kolejne 3 punkty, także wynik już jest całkiem porządny dla misiaków. Wydaje mi się, że jest to porządny wynik, który daje im jak największe szanse. Mamy widać 7 haków. Wreszcie została znaleziona osoba, która jest dead on hook, bo chyba Quentin został jako jedyny bez haka. Tutaj musimy oczywiście pamiętać, że The Ace jest cały czas pod wpływem Dead Harda. No i teraz już zdaję sobie sprawę z tego, a nie, chyba tego Dead Harda wcześniej użył, nie zauważyłem. W każdym razie jest tu Final Judgment i wyeliminowana pierwsza osoba, przy czym ostatni generator właśnie w tym momencie został zrobiony. I już jest na generatorze, znaczy na gate'cie jedna osoba. No i co pozostało Siege'owi? Czy uda mu się zrobić presję na tych gate'ach i wybronić te gate'y? Chyba 2 osoby znalazł. Wydaje mi się, że Quentin, jak i Adam są zaraz koło tego gate'a. Nie jestem pewny, czy Siege'u widział te osoby. Będzie z ciemno strzelał. O, bardzo ładnie! Niesamowity strzał. I chyba zdecyduje się, coś mam takie wrażenie, że zdecyduje się tutaj Siege'u wyeliminować Quentina. Bo jeśli go powiesi, to są 2 dodatkowe haki. Chcą przyjąć hita. Bardzo odważnie, bo przecież to niełatwo jest tankować hita na Pyramid Head'a, który to może 2 osoby naraz zaatakować. Ten gate już prawdopodobnie jest przygotowany. Nie, nie jest przygotowany i znalazł tapa. Oh my god, chyba się uda zrobić 3 kile. Jeśli teraz by się udało tapa wywalić, to może go błyskawicznie wyeliminować z gry, używając Final Judgment. Dokładnie tak. I już w tym momencie powinien lecieć w drugą stronę Stridziu i łapać, ale nie, został podniesiony Harnaś. Szkoda dla Stridzia, bo to były 3 haki i prawdopodobnie te 3 osoby uciekną. Chociaż nie, jeszcze się pogubili, będą chcieli wyczekać, ponieważ gate'y nie są otwarte, więc nie mogli pobiec centralnie do gate'u, bo tam by już ich znalazł. Ale Stridziu i tak znalazł Quentina, ponieważ widzimy, krew została, scratch marki zostały, nie udało się zaczaić. Będzie szukał i tak w rogu mapy, czeka Quentin. Prawdopodobnie wie, że to już jest jego koniec. Chce kupić jak najwięcej czasu dla swojego towarzysza, który otworzył właśnie gate'a w tym momencie. No i piorun Zeusa, proszę państwa, no wydaje mi się, że zostali chyba tutaj zaskoczeni survivorzy. Czeka jeszcze Luki na decyzję Stidzia, który w tym momencie właśnie niesie Harnasia do haka i ten to zostanie powieszony, co da oczywiście 3 punkty, czyli zamiast 28, 2 punkty nie dostał za Adama, 1 punkt, 25 punktów do 13 dla Piorunu. Powiem, że jestem zaskoczony, bardzo dobrze zagrał Stridziu z Pyramid Headem. Chyba musiał dużo trenować, naprawdę ładnie rozegrał tą grę Stridziu, pięknie robił haki. W grze. I zobaczmy, Luki troszkę inny build, ale niewiele. Znowu mamy Corrupta oczywiście w grze. Jest też również Deadlock, to ma najczęściej tutaj wykorzystywane perki, które pozwolą kontrolować mapę. I o, proszę bardzo, 3 osoby naraz zostały znalezione, także spora presja. Na pewno przynajmniej jedna osoba zostanie od razu zraniona, jest to Dragon. Pytanie, nie będzie go fokusował. Odwrócił się w stronę generatora, możliwe, że będzie chciał kopnąć. Znowu 3 osoby są tutaj w grze. Ojejku, misiunia została trafiona teraz z M2. No nie za bardzo tutaj, muszę przyznać, że pięknie Luki agresywnie zagrania. Naprawdę niezwykle, rzadko takie coś widzimy w pubach, a co dopiero w środowisku. Oj, się zagubił Dragon, ale nie wykorzystał błędów Dragona. Z drugiej strony już go złapał, zagubił się Dragon, za późno zareagował i okropny błąd z jego strony. Został bardzo szybko powalony, nie wykorzystując żadnej lupy.
po prostu został złapany z ręką w nocniku przy generatorze. Nie zorientował się, że prosto na niego biegnie piramida. Ale trzeba tutaj Lukiemu oddać niezwykła presja. Trzy osoby w ciągu pierwszej minuty zranić. No, niesamowite osiągnięcie. No już tutaj aplikowany jest Eruption. Jest też znaleziona osoba, prawdopodobnie ranna osoba, która tu była wcześniej widziana. Chyba to był Ace, jeśli nie mylę. Zostawił za sobą torrenty, będzie próbował strzelać w ciemno, ale nie wyszło tutaj za bardzo. Ryzykuje chyba. Tak, i w tym momencie już złapie z M1 prawdopodobnie. Oj, wyczekany tutaj. Ja cię kręcę, mi świnia zagrała z Deadhardem. Nie spodziewałem się w ogóle tego Deadharda na niej. Zarówno Piramid się nie spodziewał. Pięknie wyczekany ten Deadhard, bo naprawdę w ostatnim momencie. A tymczasem został ściągnięty z haka Steve. Jeden gen do przodu. Tamten gen, który był przy górce, został chyba zostawiony. W międzyczasie nie tapnęli misiaki generator, który wydaje mi się, że mieli szansę go skontrolować. Będzie próbował zrobić N2. Bardzo liberalnie korzysta Luki z M2. Nie zawsze się to opłaca, ale w tym momencie udało się zmindgamować troszkę Dragona. Opuścił bardzo szybko render i został po raz kolejny powieszony, co daje znowu 2 punkty dla Piorunu Zeusa. I powiem, że troszkę groźnie wygląda teraz ta gra, bo w tym momencie już Dragon jest dead on hook. Jeśli zostanie on tutaj przypilnowany przy 4 genach do końca, to jest szansa, że zostaną misiaki z 3 graczami w grze. Ale nie wykorzystali oczywiście tę chwilę skupienia na Steve'ie i wykorzystali to, żeby skończyć generator. Znowu liberalnie z M2 od razu, bez zawahania. I chyba będzie się kręcił tam i z powrotem coś czuje, nie będzie chyba chciał opuszczać. A jednak nie, znowu wraca. Trzyma się w miarę blisko okolic tego haka. Wydaje mi się, że przewidział. I znowu bardzo tak odważnie z tego M2 korzysta, ale odnoszę wrażenie, że Luki zdaje sobie sprawę z tego, że wszyscy trzej surowerzy są po stronie drugiej i odcina ich do Steve'a, ale już Dwight tutaj biegnie i nie da ściągnąć, nie uderzy. Będzie czekał na graba. Dragon prawdopodobnie się wykrwawi, to będzie koniec, zrobi. Nie udało się. Został ściągnięty, będzie trade, ale wydaje mi się, że chyba Luki tutaj nie odpuści. On prawdopodobnie pobiegnie i będzie chciał dogonić Steve'a i go po prostu wyeliminować. Nawet za koszt powalenia i zostawienia Dwighta, żeby został podniesiony. I zobaczymy. Zastosuję M2. Tak, zastosuję M2. No i dorwał Dragona, co wiąże się z tym, że prawdopodobnie zostanie wyeliminowany z gry. Bardzo szybko jest ktoś tutaj w pobliżu, prawdopodobnie petardami, a może z latarką. No i Dwight został powieszony. Tak, warto było. Pozbył się palet szaka, pozbył się też Steve'a, który stracił właśnie życie i to będzie się wiązało z wyeliminowaniem z gry. 3 generatory do końca, a misiaki pozostały z jednym graczem mniej w grze i no, początek wydawał się dobry, killer świetnie zagrał dla misiaków, ale z surowerami to chyba się nie dogadali. Trochę tutaj Dragon pociągnął w dół, za bardzo się chyba wystawiał i za szybko został sfokusowany i wytunelowany z gry. I teraz zostały 3 osoby. Nie trafił nikogo. Lukic bardzo próbuje te M2 używać, ale chyba nie do końca mu to teraz wychodzi. Nie jest to jego dzień. Pudłuje za dużo. Dużo czasu traci, ale nie jest w najgorszej sytuacji, pamiętajmy. Jedna osoba została wyeliminowana, próbuje znaleźć Jonaha, który prawdopodobnie będzie chciał przejąć tego gena, zanim on się zregresuje. Nie ma w grze Call of Brina, więc ten gen dość długo będzie się regresował. No jest już ten Jonah, jednak zgridował. I znowu M2, ale tym razem trafione, bardzo ładnie. Po raz kolejny kopnie, znowu 3% tutaj zejdzie z gena. No jest na tym genie 99-98% przynajmniej. Tymczasem jest kolejny gen robiony, a jeszcze nie wiemy, co się dzieje z Stridziem, który też się gdzieś zagubił i podejrzewam, że w międzyczasie kręci jakiegoś gena. Dokładnie tak, kręci gena. Tymczasem Piramida będzie się skupiał na Misiuni, tam ma Deadharda. Nie jestem pewny, czy go już użyła. I teraz wyczekuję tego Deadharda i tak, udało się wyczekać. I został również zastosowany Eruption. Dwight został tapnięty tym Eruption, nie może kontynuować robienia gena. A Ace robi gena, który nie był tapnięty przez Eruption, więc jest bezpieczny i może kontynuować jego progres. Sprawdził, co z tym genem się dzieje, nikogo tam w pobliżu nie ma, no bo też nie może być, bo wiemy, że jedna osoba
została wyeliminowana, co powoduje, że ta presja na genach teraz będzie znacznie słabsza, tym bardziej jeśli jest ktoś w pościgu, a jeszcze bardziej jeśli ktoś wisi na haku. I właśnie taką teraz mamy sytuację. Dwie osoby zostały na mapie, jedna jest ranna, więc nie może ściągnąć i teraz prawdopodobnie sobie poczeka troszkę, postawi tutaj na ziemi tormenty, więc jak ktoś by chciał przebiegać przez tą lupę, to musi się liczyć z tym, że będzie stormentowany. No i się zrobiły kłopoty dla misiaków, bo nie wiedzą chyba, czy... O, jednak uda się ściągnąć. A, ładnie tutaj został skorobiony gen przez Ace'a. Widzieliśmy w oddali. Tylko czy... O, piękny dodge. Będzie wykorzystany life, ucieknie teraz jak najdalej. Zrzuci od razu predrop, ale to był chyba błąd. A z drugiej strony zamachnął się. Luki czekał. Myślał, że będzie voltowane. I oczywiście wymusi. Nie uda się zrobić spina. Zostanie stydził powalony. I to jest kolejny unikatowy hack, czyli kolejne 3 punkty. No, wygląda to nie najlepiej. Chociaż wydaje mi się, że leczą się tutaj. I okej. Okay. Aha, bo zablokowany był przez deadlocka generator, więc nie można było go robić. Wykorzystali tą chwilę pauzy na wyleczenie i zresetowanie się. Także mamy dwóch zdrowych survivorów. No niezwykle przydałoby się tutaj misiakom, naprawdę przydałby się ten czwarty survivor, a tak to muszą w trójkę ciągnąć tą grę. Co prawda tylko dwa generatory zostały, ale ciągłą presję Luki robi, nie potrafi ich odpuścić i znowu będzie pierwsze uderzenie, bardzo szybko, za darmo, niemalże. I znowu presja ogromna. Co zrobi Prosciutto? Czy będzie decydował się... Znowu widzimy takie odważne uderzenia z M2. Chyba pozazdrościł troszkę Stridziowi performance w ostatniej grze Luki i chciałby się też popisać swoimi predykcjami, ale no nie wyszło to za bardzo. Wyczekuje tego Deadharda, niezwykle cierpliwa misiunia, ale no kupiła bardzo dużo czasu tym zagraniem. Bardzo cierpliwie się to zachowała. Nie było eruption na tym generatorze. Stridziu się sam wyleczył, miał jeszcze apteczkę. Mamy też, widzimy tutaj adrenalinę w grze, jakby co. A tymczasem misiunia wylądowała w piwnicy, co nie jest najlepszą sytuacją dla misiaków, bo jak wyciągnąć kogoś z piwnicy, kiedy zostało nam tylko dwóch serwerów w grze? Niezwykle trudne zadanie stoi przed misiakami. Nie wiem, czy będą w stanie uciec tutaj w czwórkę, na pewno już nie w trójkę, nie wydaje mi się. Może jedna osoba zdoła uciec, mogą liczyć oczywiście na remis. Jeszcze oczywiście nie jest przekreślone zwycięstwo misiaków, ale w tym czasie Stridziu został powalony, czy zraniony, co oczywiście znowu wiąże się z tym, że zawrócił się nam Luki. No nie, kamera nam się nie odświeża na Lukim, zaraz nam się odświeży. Nie wiemy, gdzie jest Luki. Czekamy. Chcemy zobaczyć perspektywę Lukiego? Dzisiaj nie zobaczymy perspektywy Lukiego. O, już teraz w tym momencie widzimy perspektywę Lukiego, okej. Okay. No i Stridziu został po raz kolejny powalony, więc to jest jego drugi hak. Ja już się zgubiłem z punktami, także tego nie nadrobimy. Musimy liczyć na to, że uda się moderatorom nadgonić tą punktację. Nie kopał już od jakiegoś czasu generatoru, mam wrażenie, Luki. Tak, teraz dopiero nałożył eruption. Nadal mamy jedną osobę, która nie wisiała ani razu, więc tutaj są jakieś ekstra punkty do zdobycia. No, chyba znalazł w tym momencie kolejną osobę. I właśnie to jest taki trade. Za każdym razem jedna osoba wisi i zaraz po tym jak wisi, to jest goniona następna osoba. I znowu jest taka sytuacja, tym razem na dłajcie. Ale czy będzie chciał? Ojojoj, i znowu za darmo hit odda nam Johnach. Nie za dobrze to wygląda, bo w tym momencie nikogo nie ma w pobliżu Stridziach, żeby go ściągnąć, a tymczasem Johnach jest goniony i prawdopodobnie zostanie wyeliminowany z gry, ale przerzucił się już tutaj szybko Luki na Dwighta, zobaczył scratch marki po Dwighcie i będzie chciał chyba może nawet dwie osoby na raz uderzyć. Zobaczymy. Dokładnie tak. Będzie chciał poczekać na BT, żeby zaktywować i tak udało się. Trafił Stridzia. Pamiętajmy, że Dwight jeszcze nie wisiał. Jakby tu trafił teraz dwie osoby, to by było po prostu idealnie, ale nie udało się i nie będzie czekał. Nie będzie zwlekał z tym hakiem, od razu podniesie Prosciutto, bo zdaje sobie sprawę z tego, że ten jeszcze nie wisiał, więc są ekstra 3 punkty za pierwszy unikalny hak. Stridziu niewiele może zdziałać w tym momencie, kiedy musi wykonać menda, deep woundy są, więc najpierw zanim zsiądzie na genie, to musi się zmendować. W tym czasie nie wiemy, co robi Johnach. Johnach próbował przejąć jednego z genów. No. Jeszcze jest jedna apteczka, ale nie wystarczy tutaj staków. Będzie musiał poszukać towarzysza, żeby go dohealował. Tylko jak to zrobić w sytuacji, kiedy Luki bez przerwy
ciągle presję na Survivorach i znowu M2 poszło. A i tymczasem Prosciutto wszedł nam w tormenty, więc jeśli zostanie wywalony, to może tym razem zobaczymy pierwszą klatkę w tej grze. W poprzedniej grze nie widzieliśmy ani jednej klatki. Czy będzie predrop? Nie ma predropu, nie zdąży już predropować i będzie baitowanie, ale nie udało się dociągnąć. I znowu eruption, ten okropny eruption nie pozwala robić tych generatorów. Strasznie mozolnie idą te dwa ostatnie generatory. No brakuje niesamowicie tego czwartego Survivora. Tymczasem Ace znalazł innego generatora i jest tutaj całkiem spory progres, 60%, natomiast wszyscy są ranni. Widzi tam kątem oka piramidę, bo oczywiście Lucky będzie kontrolował, bo ten frigent, którego ma, już widzi za oknem Ace'a i chyba Ace daleko nie ucień. Jest mocno zrobiony ten generator, czy będzie go chciał najpierw kopnąć? Tak, nie zdecyduje się zagonić tego Ace'a. Znowu nie została jeszcze ściągnięta osoba. Dwight dalej wisi. No, chyba już koniec tej gry. Zostały trzy kaki do końca i w tym momencie mamy Jonaha, który próbuje. Dead Heart został zrobiony. Zmarnowany troszkę. Ej, Jonah biegnie w stronę haka, to nie jest najlepsza decyzja. Próbuje chyba na szybko zmienić swoją trajektorię biegu i odsunąć się tego haka. Tymczasem Ace właśnie przejął ten obowiązek uratowania teammate'a i spróbuje znowu na ślepo, w ciemno predykty robić. Niestety znowu nie wyszło. Jonak będzie chciał kupić jak najwięcej czasu znowu, a tym razem bez predykcji od razu insta. Spodziewał się, że Jonak będzie chciał na paletę wejść i znowu będzie Batesem 2, niezrzucona paleta, wyczekane i M1. Klasyczny piramida, nie ma tutaj żadnych wątpliwości jak grać Lucky. Te lupy tutaj opanował bardzo ładnie i świetnie baituje Lucky bez żadnego zawahania, jeśli chodzi o baitowanie M2. No samego M2 niestety nie było tak efekciarsko jak w poprzedniej grze. Niemniej cel uświęca środki i widzimy, że jest doskonała kontrola genów, doskonała kontrola mapy. Nie są w stanie skręcić misiaki tego ostatniego generatora. Czy to był sfejlowany skliczek, cóż to było, nie jestem pewny. W każdym razie, chyba sypie się ta gra już misiakom. Nie wydaje mi się, żeby byli w stanie to wyciągnąć. I tym razem M2 bardzo ładnie na odległość. Duża odległość była i został powalony Ace. I tym razem zostanie prawdopodobnie... O, nie, idzie na hack. Czyli zostanie po prostu wyeliminowany tradycyjnie bez używania Mori. Miał po lewej hack, nie wiem czemu go nie wykorzystał. Chyba się zagapił tutaj troszkę Lucky. No, było groźnie dla piorunu Zeusa, ale udało im się odbić, bo to w tym momencie już mają zagwarantowane zwycięstwo. Nie ma szans, żeby wyciągnęli misiaki tutaj jakieś punkty jeszcze. Ewentualnie mogą co najwyżej zabrać dwa punkty. Już widzieliśmy chyba po lewej Dwighta, mam wrażenie. Jego cień było chyba przez chwilę widać. W każdym razie zostanie zamknięty hatch. Nie ma najmniejszych szans na to, żeby Prosciutto użył hatcha do ucieczki. Mógłby jeszcze teoretycznie próbować może gate otwierać, ale oczywiście nie ma szans na to teraz w tym momencie, kiedy jest z piramidą na plecach, więc pozostała tylko kwestia czasu, aż się wywróci i będziemy kończyć tą grę i tę serię gier Pyramid Head'a, który okazuje się ostatecznie, że to piorun Zeusa wychodzi z tego spotkania zwycięsko. Dwa razy piękny strzał, no i wreszcie Lucky szczęśliwy jest, udało się bardzo ładnie, ślepo próbował przez całą grę, czasami chodziło lepiej, czasami gorzej, teraz po prostu mistrzowsko wyskończył Dwighta w błyskawicznym czasie. Pokazał, że potrafi grać tym piramidą, że te wcześniejsze strzały to po prostu gorszy dzień i gorszy dzień i trochę pecha. No i widzimy tutaj ten dragon, 3000 punktów, no. Jesteśmy w grze, Call Tower na killerze SK. I od razu oczywiście Blink dynamicznie skautuje mapę, leci na koniec mapy, żeby znaleźć Survivorów i chyba już kątem oka powinien jedną osobę dostrzec. Wydawało mi się, że tam coś śmignęło za mainem, ale może mi się wydawało. Tymczasem, o, jest już Ace i będzie pierwszy Blink skontrowany tutaj latarką. Stridziu zablokował Blinka, ale na długo to mu nie dało ucieczki. I czy będzie chciał powalić, tak? Nie będzie chciał, przerzucił się od razu na drugiego Survivora, który ze Sprint Burstem czekał i
odleciał od tego generatora. Wydaje mi się, że tam było więcej osób. Tymczasem Misiunia tak czeka właśnie, żeby przejąć ten generator. Dragon leczy nam tutaj Ace'a, a SK w tym czasie wykorzystał chwilę i wrócił do tego generatora i zranił Misiunię, która chciała przejąć prawie że w połowie zrobiony generator. Zwiffował chyba troszkę tutaj Blinka, mam wrażenie. Nie taki był plan. I zgubił troszkę tą Misiunię, ale nie do końca, już ją odnalazł, zaraz będzie kontrował. Chciał tutaj Stricius skontrować Blinka, niestety nie zdążył. No ładnie by to było, gdyby się udało tego Blinka zablokować latarką. Troszkę za późno zapalił i ten SK powalił dzięki temu Misiunię. Nie wydaje mi się, żeby tam był Deadheart na Misiunię. Jest Deadheart, nie zdążyła użyć Deadhearta, nie spodziewała się chyba tak szybkiego i celnego Blinka. Może chciała troszkę jeszcze podżukować. No i mamy pierwsze punkty już dla Piorunu Zeusa, są to pierwsze 3 punkty. A tymczasem Stridge został zraniony. Kopnął generator, jest wykorzystywany Call of Brain na Nersce, więc ten generator będzie się regresował. Na razie zero progresu, jeśli chodzi o generatory. Mamy pewne teraz odczucia déjà vu z ostatniej gry, gdzie to zostali bardzo dynamicznie pokonani przeciwnicy przy dwóch tylko skończonych generatorach. Czy będzie próbował pobić rekord SK? No, na razie ładną presję robi na serwerach. Została już ściągnięta tutaj Misiunia przez rannego Ace'a. Oj, to chyba było bardzo ryzykowne zagranie, mam wrażenie, bo to się może wiązać z tym, że od razu przy celnym blinku zostanie powalona osoba, ale nie. Decydował się jednak zmienić target, a teraz zaś z powrotem. Czy to Misiunię szuka? Tak, znalazł Misiunię. I zwiffowany znowu blink troszkę za blisko. Chyba trema zjada SK, a może się zestresował tym poprzednią grą Piramida, że musi zagrać dobrze tą nerską, bo jeśli misiaki zagrają dobrze, no to będą mogli... I znowu został użyty Deadheart. Chyba się zagapiła. Zagapiła tutaj Misiunia, nie wykorzystała perfekcyjnie Deadharda. Tymczasem mamy zastosowany na dwóch serwerach Rapshon, nie są w stanie kręcić generatorów. Został skończony generator oczywiście i Skurszuk tutaj już zregresował kolejne 15%. Czyli najpierw mamy Rapshon, potem Skurszuk 25% z gena, a Ace w tym czasie nie mógł nawet kręcić tego generatora. Także no niesamowity slowdown tutaj poszedł w stronę misiaków. Będą musieli sobie jakoś radzić z tym. Nie wiem, jak sobie z tym mogą poradzić, bo to jest niezwykle opresywny build. I już wraca SK pod hak, będzie chciał wykampić chyba Misiunię, nie da im zrobić w czwórkę generatorów. Chyba chce powtórki z rozgrywki z ostatniej gry i szybko wyeliminować jedną osobę. No, musi teraz Misiunia uważać, no został tu ściągnięty Survivor. I co zrobi SK? Czy będzie chciał tunelować? Coś mam wrażenie, że chyba się namierza na tą Misiunię, dokładnie tak, będzie chciał ją wyeliminować. O nie, bardzo problemy wielkie dla misiaków, wielkie problemy, bo tutaj mamy tylko jeden generator zrobiony, a tu chce wyeliminować, będzie chciała Deadhearta zrobić, nie udało się Deadhearta! Czy mamy For the People może jakieś? Nie ma nic. Znowu nie było Deadhearta? Był Deadheart, wcześniej musiał być źle użyty, nie zauważyłem tego Deadhearta. No i będzie wyeliminowany, czyli mamy 7 punktów i tylko dwa geny, albo aż 3, dwa geny. Nie jest to najgorsza sytuacja, bo mają 0 haków i będą chcieli się wyleczyć najpierw. Najpierw reset, a potem przejmą generator. Oj, ale grają po prostu tutaj opresyjnie ci pioruny Zeusa. Niesamowicie presję robią na serwerach. Kompletnie bezlitośnie, nie ma po prostu żadnego zmiłowania się tutaj dla serwerów. Jak można wytunelować kogoś, to wytuneluje, bo trzeba zostawić tutaj tą drużynę, która potencjalnie brzmiała jak zagrożenie, żeby próbował zrobić takiego klasycznego blinda, ale nie wyszło z flashbangiem, a raczej właściwie z petardą, czyli przyjmuje hita, zostawia petardę na ziemi. Niestety z flashbangiem trochę to lepiej działa niż z petardą, ponieważ petarda wydaje dość głośne dźwięki. Nawet jeśli się zrzuci przy zranieniu, to nie da się tym zagłuszyć. Oj, ale ładnie SK tutaj pięknie wyczytał ruchy Steve'a i to w tym momencie chyba jest krytyczna sytuacja dla misiaków, bo mieliśmy dwie osoby na huku. No strasznie tutaj ogromną presję wyłożył nerdzką SK. W tym momencie odnoszę wrażenie, że to już jest taka agonia. Jeśli zostało 3 survivorów na nerdzkę, nie widzę, jak oni mają możliwość tutaj zrobić 3 aż geny. Tym bardziej z nerdzką, która gra niezwykle silny build. Oczywiście każdy może wziąć jaki chce build i taki SK oczywiście wziął, jeden z silniejszych, jaki sobie wyobraził, czyli
prawie że pełny regres, a do tego sloppy butcher. Nie udało się wydżukować wokół drzewa prosciutto i został zraniony, co zaraz pewnie się będzie wiązało z kolejnym uderzeniem, no bo wiadomo, jak to z Nerską. No właśnie, kolejne uderzenie. Dobra, sprawna Nerska nie będzie zwlekała, będzie chainowała te hity zawsze raz, dwa i mamy kolejny hook i kolejny prawdopodobnie skurczhook, który znowu regresuje. Schowują się tutaj teraz surowerzy na piętrze maina. Będą chcieli się chyba wyleczyć, mam wrażenie. Jest to stosowany przez Stridia botan knowledge, co pozwala mu troszkę szybciej healować. Więc w jakimś stopniu kontrują Sloppy'ego. No a prosciutto wisi na pierwszym haku. I niestety pech. Sloppy Butcher zrobił tutaj ogromną robotę, bo teraz cały ten progres heala, który sobie nabili, zostanie skasowany przez Sloppy'ego. Oczywiście widzieliśmy w tle, jak Steve został uderzony. To było jak najbardziej off the record. Próbuje Stridziu zrobić blind flashlight save'a, ale nic z tego, w plecy to nie działa. No i jest drugi hak na Blue Dragonie, co daje dwa punkty. Kolejne. Dwa generatory zrobią. No jednak będzie chyba powtórka z rozrywki. Nie widzę za bardzo możliwości odbicia się w tej sytuacji. No dwie osoby ranne, jedna osoba na huku. Co mogą zrobić misiaki? Ciężka sytuacja dla nich, niezwykle ciężka sytuacja. Próbują się zresetować, desperacko chwytają się tych healów, żeby jakieś geny jeszcze przykręcić. Przydałoby się kilka punktów zdobyć, zrobić sobie lepszą sytuację w porównaniu tego, co ich czeka, kiedy będą sami grali killerem. No, będą musieli wykazać się co najmniej podobnym performance'em, żeby coś tutaj ugrać. Ale SK nie daje, nie wykazuje żadnej litości. Bardzo brutalnie próbował zablokować latarką, znowu Stridziu niestety nie wyszło. No i w tym momencie to jest chyba koniec gry, bo zauważmy, Blue Dragon prawie ma koniec hooka, zaraz się wykrwawi nam. Tymczasem Stridziu również wisi na hooku, co to są dwa punkty dla piorunu Zeusa. No a prosciutto próbował się wyleczyć i nawet się udało wyleczyć, ale niestety związało się to z tym, że Dragon musiał umrzeć i wykrwawił się na huku, więc będzie jeden ekstra punkt tutaj jeszcze dla SK'a. I już chyba udało się zlokalizować Dwighta. Prawdopodobnie kolejna formalność na koncie piorunu Zeusa. Dobić tego Dwighta, wyeliminować go, no i zakończyć tą grę z czterema killami. Tak, bardzo ładnie SK. Początki były troszkę, mam wrażenie, jeszcze się chyba nie do końca rozgrzał, ale tu widzimy pełna sprawność SK'a, bardzo ładnie Nerską rozegrał to. 4K przy dwóch generatorach. Oczywiście będą dwa ekstra huki, co daje dwa jeszcze punkciki. Sumarycznie stracili 3 punkty piorun Zeusa, ale nie sądzę, żeby był to dla nich jakiś duży problem, albowiem mają 25 punktów kontra 4 od misiaków. No musieliby tutaj teraz... Co by musieli zrobić misiaki? No zrobić 4K przy 4 genach. Czy jest to możliwe? Czekamy, aż się władują. Jesteśmy. I od razu oczywiście ładuje. Ale ciekawie zaspomnił się tutaj ta Nerska, bo mamy jakby w poprzek mapy, czyli może spodziewać się survivor tak naprawdę po jednym, w jednym rogu albo w drugim rogu mapy, więc nie jest to najlepsze, ale ładnie wyczekał. Tutaj niesamowicie szybki ten blink był i zdecydowany. Chciał chyba Mika fejkować, ale pięknie, to naprawdę ładnie zrobił powalenie, błyskawicznym tempem zagrał Stridziu. Odwrócimy sobie score i to będą pierwsze trzy punkty dla Stridzia i już piwnica, no groźna sytuacja. Zobaczmy, czy faktycznie stało się tak, jak zakładałem, czyli chyba nie. Mamy na dwóch różnych generatorach, jest wykorzystywany toolbox tutaj. Na dwóch różnych generatorach są survivorzy. Tymczasem Luki czai się i już wyciąga z szaka właśnie. W tym momencie ratuje Mikę. Także nie wykupił zbyt dużo value. Zobaczmy, Mika ma Dead Harda, ma DS-a, ma Off the Record. I akurat na niego trafił Stridziu. Niestety żadne z tych perków mu się nie przydały. Chociaż teraz prawdopodobnie się przydadzą.
Dead Hunta oczywiście jeszcze nie może wykorzystać. Bardzo, bardzo greedy ze strony Stygia, było to zwifowane. Zostanie skończony zaraz jeden z genów. Trzy generatory naraz są robione. Wiedzą, że mają masę czasu tak naprawdę tutaj piorun z Zeusa. Dlaczego? Ponieważ jak zostanie trafiony chociaż raz Mika, to oczywiście będzie off the record. Potem jak zostanie trafiony drugi raz, no to nie będzie mógł go podnieść, bo mamy DS-a. I chyba sobie zdał sprawę z tego Stygiu. Ładnie wyciągnął hit w tym miejscu. Nie spodziewałem się, że to wejdzie. Troszkę myślałem, że przestrzeli tym blinkiem i będzie celował w Ace'a za daleko. Ace wyczekał ładnie, znowu wyczekał i ładnie gra w tym miejscu SK. Dobrze rozegrał tą lupę i pobiegł na render wysoki, żeby zgubić. Ładnie. Stridził mnie zaskakuje, ładnie gra naprawdę nerską. Jeden blink wystarczył, żeby dorwać. Nie udało się dociągnąć, ale widzę, że to jest troszkę... Nawet zdecydowanie inny build grany na tej nerce. Jest kompletny regres genów. Nie licząc oczywiście deadlocka. Tu mamy popa. Mamy ładnie kolejny hit na Mice. Mamy deadlocka, mamy popa. I mamy też Call of Braina, więc będzie się skupiał na tym, żeby jak najbardziej regresować te generatory. I przewiduje w ciemno, zamachnął się i niestety źle przewidział, bo ten uciekł do następnego wysokiego murka, który zasłonił go i nie znalazł, nie zlokalizował go Stygiu. Ale już w tym momencie długi blink i krótszy blink, jeszcze będzie za mało tej odległości i niestety nie powali. Słyszymy Lightburna, ktoś tutaj próbuje zblokować tego blinka. Oj, nie wyszło, zagapił się Stygiu. Prawie się udało przez... Kiwa tutaj zakiwał głową, bardzo daleko go ten krótki blink przerzucił. Nie spodziewałem się tego i pilnują. Będzie chciał z M1 po prostu klasycznie, bo oczywiście kupują czasu jak najwięcej, we dwójkę kręcą genu. Oni wiedzą, że ładnie Luki został znowu szybko powalony, zagapiłem się, chciałem zobaczyć w jakim stanie jest generator. No i niestety ten generator zostanie skończony, nie jest w stanie go zablokować Stygiu. Nie wiem, czy nie byłoby tutaj idealną opcją teraz tak naprawdę wziąć i zeslagować, bo co może zrobić Stygiu? On teraz ma trzeci unikalny hut, co jest oczywiście bardzo dobrym wynikiem, ale piorun Zeusa ma już dwa generatory zrobione i teraz coraz mniej czasu ma Stygiu, żeby uratować się, bo teraz by musiał wszystkich chyba już powalić i nie dać skończyć sobie generator. A różnica jest taka, że w tamtej sytuacji, jakie się znajdowali piorun Zeusa ostatnio, to oni mieli, co mieli? No mieli jednego survivora już wyeliminowanego, natomiast Stygiu zrobił trzy huki w podobnej sytuacji jak piorun Zeusa, ale trzy unikatowe huki, co oznacza, że on nie ma nawet blisko sytuacji, w której mógłby wyeliminować jednego survivora. No i właśnie jest tutaj robiony następny generator i zaraz lada moment Prove Thyself zostanie zrobiony, bo tu dwóch survivorów już robi tego generatora, a Mika zaraz kolejny i chyba chce wyczekać ten hook stage. Tylko, że Stygiu nie wziął jednej rzeczy pod uwagę, że to on jest tutaj tak naprawdę... Oj. No i jest ten Deliverance i w tym momencie to jest chyba katastrofalna sytuacja dla misiaków, bo jak chciałem dokończyć myśl, to Stygiu gra na czas, a nie tak naprawdę nie piorun Zeusa, bo to Stygiu ma coraz mniej czasu, został zrobiony następny gen. Czyli mamy 31 punktów. Jego możliwości, jeśli chodzi o punktowanie, są coraz mniejsze. I chyba w lada moment znowu piękny blink. Próbują grać tutaj wokół tych wysokich struktur piorun Zeusa, ale Stygiu po prostu doskonale ich tutaj ogrywa, muszę przyznać. Bardzo ładnie sobie radzi z tymi wszystkimi wysokimi konstrukcjami. I udało się znowu wyciągnąć. No niestety jest ogromny pech o tyle, że wszystkie te generatory, które są kręcone, to chociaż Quentin... Quentin dostał eruption, ten Quentin, także no, udało się zablokować. Nadal ma szansę Stygiu wygrać, ale musiałby zablokować progres tego generatora. Jeśli udałoby się go zablokować, ma popa, ale się nie udało. Nie wykorzysta popa, pójdzie za harnasiem i będzie chciał go powalić. No, są dwie osoby na haku, co jest oczywiście jak najlepszą sytuacją. Znaczy, zaraz będą prawdopodobnie, jeśli oczywiście uda zrobić Quentina. Ładne wyczucie tutaj miał Stygiu, pięknie wyczaił tego Quentina, który myślał, że może zawrócić, bo może będzie blink na drugą stronę. Tymczasem Mika wyleczył chyba Lukiego i okazuje się, że mamy
pierwszy hak tutaj na Quentinie oczywiście. Okazuje się, że mamy dwie osoby w pełni. Czyli tak jak przewidywałem, dwie osoby mamy w pełni na huku. I co? Zostanie ściągnięty Quentin. Nie zostanie ściągnięty Quentin, będzie wyczekany, więc chyba będzie chciał SK'a wyczekać w takim razie już. Raczej z punktami chyba się nie odbije z Tridziu. Nie wydaje mi się, żeby miał szansę na punkty rozegrać to. I został ściągnięty SK. Nie zauważył, jak zaczaił się mu tu, a tutaj Ace pięknie to rozegrali. W tym samym czasie, jak Stridziu odwrócił się w stronę SK'a, to tam Harnight został ściągnięty i znowu mamy cztery osoby biegające po mapie. Tragicznie to wygląda, bo o ile myślę, że Stridziu jest tu jak najbardziej w stanie zrobić jednego, może dwa kile, to punktowo już tego nie nadgoni. No niestety za dobrze poszło Survivorom, jeśli chodzi o robienie presji gunów, a z drugiej strony za mało chyba było tunelowania ze strony Stridzia, bo Piorun Zousa no świetnie rozegrali swoje gry. Po prostu zdecydowanie mieli bardzo sfokusowaną taktykę, wiedzieli dokładnie, co chcą osiągnąć, wyeliminowali jednego Survivora. Tuż nas, zaraz na samym początku i to dało im ogromną przewagę. No i też oczywiście niedopatrzenie ze strony misiaków, że nie pilnowali tych dead on hook Survivorów, nie próbowali ich jakoś rozkładać lepiej na mapie. No znowu bardzo ładnie wyciągnięty Blinky, bardzo dobrze sobie radzi Stridziu. Myślę, że porównywalny tutaj poziom będzie do Piorunu Zousa. Naprawdę pokazuje, że dobrze gra tą snerską. No niestety brakło ze strony drużyny Stridzia, od strony misiaków, po stronie Survivorów troszkę większego zacięcia, które pozwoliłoby kupić więcej punktów, bo myślę, że oj, nie zauważył Stridziu, zagapił się i został skończony gen na mainie. Ja sam nie wiedziałem nawet, że ten gen jest tak mocno zrobiony. Jest oczywiście dead card. Mika chyba nie jest dead. Nie pamiętam. Pięknie do szafki się schował. Będzie chciał zablokować w ostatnim momencie. No Stridziu zaskakuje cały czas, pomimo tego, że gra już o przegraną, to i tak do samego końca nas zaskakuje tutaj pięknymi zagraniami. Będą chcieli się wyleczyć, Survivorzy? No punkty już tutaj straciliśmy, Rachubę, ale nie ma to znaczenia, bo tak naprawdę maksymalna punktacja, jaką może zdobyć Stridziu, jest poza zasięgiem Piornu Zousa i będzie chyba teraz Stridziu chciał po prostu sobie zapewnić tego jednego ostatniego killa i po prostu skończyć grę honorowo, z honorowym killem, pokazał tutaj Stridziu, że jednak ma ostre tutaj pazury i nie można z nim, nie można go lekceważyć. Na pewno przysporzył sporo problemów Piornowi Zousa. Widzimy, jest 9, 7, 8 haków dla Stridzia, bardzo ładny wynik. No niestety, co tu się za straszne rzeczy dzieją. Piękne uzębienie nerwskie widzieliśmy przez chwilę. Niestety brakło z tego wyniku po stronie Survivorów, żeby można było konkurować z Piorunem Zousa, który świetnie z Survivorem sobie poradził.